Często, gdy gdzieś się pojawia, rzeczy zaczynają się zmieniać. Co to kurwa? Hogwarts Legacy? Miałem takie marzenie, jak byłem młodszy, żeby dostać młot i rozkuć na przykład jakieś mieszkanie. Trona! Morda! Morda! Morda gnoju! Cześć, wyglecie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie test 12 archetypów. Tytuł jest Czego o nas nie wiecie? Żeby troszeczkę tutaj podbić wyświetlenia. Zobaczymy, czy się uda. Udało się. Zostawcie komentarz, like i subskrypcję, żeby dać nam znać, czy się udało, ponieważ jest konkurs i do wygrania w tym konkursie jest zgrzewka Mango. Mango. No. Kiedyś już robiliśmy taki odcinek i to był taki nie archetyp, tylko kto jest jakim pracownikiem i IQ też robiliśmy, nie? Także no to w tym klimacie będzie. Tak, z racji tego, że to jest na kanale WK Dzik i żeby usprawiedliwić, że ten film idzie na WK Dzika, jako że WK Dzik jest bardziej takim firmowym kanałem, to tutaj pod względem zawodowym będzie ten test, jakie są nasze prawdopodobne, nie wiem, jakieś mocne i słabe strony. Tak. No to idziemy robić test i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jest. No to widzowie, lecimy. Test 12 archetypów. 72 pytania. Test ma zająć 10 minut. Zaczynam test. Stawiam cudze potrzeby przed własnymi. 5 to zgadzam się zdecydowanie. 1 nie zgadzam się. To jest mój problem trochę. Mam ten problem. Uczę się z wiekiem, ale mam go trochę cały czas, więc mogę dać 5/5. Kiedyś dałbym 5, więc jestem z siebie dumny. Cudze potrzeby przed własnymi. No to nie. Nie zgadzam się. Tak na 3 się nie zgadzam. No to mogę dać w sumie na środek, tak? Bo to też nie można. Jest 72. A to dlatego właśnie nie możesz się zastanawiać, nie? No. Tylko co czujesz? 10 minut, tak? Cieszy mnie, kiedy pomagam innym. Bardzo mnie cieszy, kiedy pomagam innym. Zależy, co to za pomoc, także daję też tutaj. Cieszy mnie, kiedy pomagam innym, zdecydowanie. To jest, myślę, że moja rzecz. No tak, bardzo. Większą radość sprawia mi dawanie niż dostawanie. Chyba tak, bo ja ogólnie nie jestem fanem prezentów, ale to nie tak, że jak ja daję komuś, to jakoś mi to mega też sprawia przyjemność. Ogólnie ja nie lubię prezentów w obie strony, ani dostawać, ani dawać. Ale chyba wolę dawać. Chyba większą sprawia mi dostawanie, niż dawanie. No, czyli dam na 4. Łatwiej przychodzi mi robienie czegoś dla innych niż dla siebie, zdecydowanie nie. No nie. Raczej dla siebie łatwiej. Robienie ustępstw dla innych uczyniło mnie lepszym człowiekiem. Nie, zdecydowanie nie. Czy ja miałem tyle sytuacji w życiu, że mogę tu jakoś idealnie znaczyć ustępstwa? Dam 2. Myślę, że tak. To zdanie jest mądre. Takie na 4 daje to zdanie. Taka nauka właśnie robienia kompromisów też. Mówienie nie sprawia mi trudność. Zdecydowanie nie. Oj, tego to się dawno nauczyłem. Kiedyś na pewno bardziej, teraz już. Ale mogę dać, bo nie jest to łatwe. Asertywność, no, to jest coś, co niektórzy mają. Niektórzy muszą do tego dojść, ale oj, trzeba do tego dojść. To tak ułatwia życie. Jak umiesz powiedzieć, co serio uważasz. Nie zgadzam się. A nie, tutaj. Takie 2-3, ale dam 2. Włącz jak nie wie, to 3 naciska. Że to jakby średnio, tak? To nie dobrze? Dobrze, dobrze. I kiedyś było ciężej mówić nie. Ale jak tam doświadczenie rośnie, no to chyba łatwiej jest mi mówić nie. Tak, zdecydowanie. Staram się zachowywać szczerze bez względu na otoczenie. No nie zawsze, ale w sumie powtarzamy, że jesteśmy szczerzy. Nawet się nie staram, po prostu tak jest. Ale są takie też sytuacje, że nie do końca chyba. Dałbym, że na 2, że się nie zgadzam. Kurczę, no staram się dostosowywać do otoczenia. Też zależy, na ile skrajne jest to, na ile inne jest to otoczenie od naszego, bo jak idziemy gdzieś do teatru, no to nie będę pierdział i bekał. Rozumiecie? Dlatego daję 2. Staram się dostosować, czyli, nie wiem, w teatrze trzeba jakoś, nie wiem, dżinsy chociaż założyć. Żyję w tej chwili tak, jak chcę. Zdecydowanie tak. Raczej tak, ale może... Zgadzam się. Nawet na 5 dam to. Zdarzało się, że dokonywanie sporych rzeczy przychodziło mi łatwo. Kurde.
Kurwa, też ciężkie pytanie. No powiedzmy, że wyszło z energoem i to tak naturalnie wyszło. Niech będzie, że 5. Widzę to tak. Na przykładzie 200 na klatę. Może nie było to łatwe, ale było to przyjemne. To wpierdalanie z sakerem i masowanie i robienie tylko tych treningów. Więc niby to łatwo przyszło, bo przyjemność była, jak się to robiło. No ale nie każdy wyciska, powiedzmy, powyżej 150 na klatę, nie? Czyli nie może to być łatwe. Są na pewno dziedziny, w których mi coś łatwiej przychodzi, a są dziedziny, w których jest pod górkę, jak na przykład liczenie na matematyce. Ale dam 4. Myślę, że sport łatwo mi przychodzi przez to, że nie czuję, że pracuję. O. Łatwo nachodzą mnie pomysły. To na pewno. Na pewno nachodzą mnie pomysły, znaczy one łatwo nachodzą. Zazwyczaj nachodzą pomysły, jak o nich się nie chce myśleć, czyli można powiedzieć, że łatwo się nachodzą. Ale jak się czasami bardzo długo myśli nad czymś, to przychodzą trudniej. Co teraz, co dać? Ale dam 4. Jak chcemy, to zawsze coś wymyślimy wszyscy. I w tym też ja. Szukam różnych sposobów, by spełnić swoje marzenia? Raczej nie. Niespecjalnie mam te marzenia. Raczej robię to, co uważam, że jest spoko. 5. Zdecydowanie się zgadzam. Dlatego takie skoki chociażby widzicie w dyscyplinach sportowych, ale też firma, myślę, pokazuje fajnie nasze działania tutaj wewnątrz, że łapiemy się za dużo rzeczy, bo chcemy po prostu się rozwijać. Mam więcej dobrych pomysłów niż czasu na ich realizację. Chyba nie, to takie na 2. No to chyba każdy, ale może nie 5, może 4. Moje życie zmieniło się tyle, że się gubię. Raczej się nie gubię. Raczej nie. Nie. Zdecydowanie nie. Zdarzyło mi się zawieść innych. Raczej tak. Komu się nie zdarzyło? Na pewno. Dawaj. Czy mi się zdarzyło zawieść innych? Myślę, że aż tak nie, kurwa. Zdarzało mi się zawieść innych. Myślę, że dam takie 2. Nie jestem już osobą, jaką mi się zdawało. Dziwne. Raczej jestem dokładnie osobą, którą mi się zdawało, że będę. Raczej się nie zmieniam ogólnie. Ale rozumiem to pytanie, ale... Czyli jak mam taką myśl, to chyba na 1 tu daję. Bez przesady. Pozbywam się rzeczy, które już się nie sprawdzają. O, to jest mój problem. O kurwa, jestem takim chomikiem. Nie umiem wyrzucać rzeczy, nie? Strasznie się przywiązuję do rzeczy. Strasznie, to jest serio problem. 4. No nie lubię zbieractwa, więc mogę dać zdecydowanie, że się zgadzam. Na starość mogę być tym typem, co ma kurwa cały pokój taki, że nie możesz tam wejść, nie? Tam rzeczy stoją, to jest zjebane. Nie spełniam własnych wysokich standardów. Ale takich na przykład nie lubię. No jak się czegoś uczę, to się czasami denerwuję, że mi coś nie wychodzi. Standardy nie spełniam. Tam po środku, neutralnie. Chcę coś rozwalić. Właśnie odkąd mogę dać w pizdę M4, to nie mam takiej ochoty. I odkąd chodzę na MMA? Coraz mniej, powiem wam. Niech się dzieją rzeczy po prostu, jest coś takiego. Kiedyś chciałem bardziej coś rozwalić, a teraz po prostu luz, niech się dzieją rzeczy. I ciśniemy, i pracujemy. Kurde, no lubię rozwalać coś. A w tej chwili nie. Miałem takie marzenie, jak byłem młodszy, żeby dostać młot i rozkurwić na przykład jakieś mieszkanie. Takie przygotowane do tego. I wiem, że w ogóle jest taka usługa. Są takie pokoje, właśnie też chciałem iść. Że możesz przyjść i młotem rozjebać, nie? To trochę kurwa tak mam. No to dam 4. Dam 5/5, bo to... Kiedy życie mnie nudzi, lubię coś pozmieniać. Plan treningowy. A mi się wydaje, że ty nigdy nie zmieniasz. No właśnie. Ty lubisz jak cały czas tak samo. Kurczę, właśnie chyba nie. Chyba właśnie bardziej nie. Raczej nie zmieniam nic i nie kojarzę, żeby życie mnie nudziło. Kurwa, no małe zmiany, ale tak to nie za bardzo. Niektórzy mają mnie za zabawną osobę. Niektórzy? Kurwa, trochę dużo ludzi. Więcej niż niektórzy. Myślę, że tak. No, jesteśmy youtuberami, więc dam takie skromne 4. No, myślę, że ludzie nas uważają za śmiesznych. No, mamy te kanały rozrywkowe. 4. Może nie aż tak super. Ciekawe, czy jest pytanie, jak ktoś ci upierdoli kanapę, to niektórzy... jak bardzo chcesz mu wpierdolić? Nie zwracam zbytniej uwagi na reguły. Czyli czekaj, nie zwracam uwagi na reguły? Nie zgadzam się, bo zwracam. Dobra. Nie, no,
zwracam uwagi na rygory. Ale dam dwójeczkę. Kurczę, no podstawą prawa stara się człowiek przestrzegać, ale takie reguły, można powiedzieć, tego jak człowiek powinien żyć, daje takie trzy. Lubię rozśmieszać innych. Lubię się śmiać. Czasami. Ale czy poczekaj, lubię rozśmieszać. Nie, no lubię się śmiać, a rozśmieszać takie 4, nie 5. A 3. Przewidywalny czas testu jest 10 minut, a on 15 rozwiązuje, jest w 1 nie, trzeciej. Nie, 15 nie. Ale w 1 trzeciej jest. Lubię rozchmurzać ludzi, którzy są zbyt poważni. O, to tak. Nie mam takiej misji, nie zgadzam się. Czy to wyjdziesz na za dobrego człowieka, bo wiesz, masz czas się zastanawiać. No to szybko trzeba, ale to a jak to szybko, to może wyszłyby, wiesz, bo twoje wiem, wady te też. Takie archetypy, które mają wyjść. Im dłużej się zastanawiasz, tym może chcesz za dobrze odpowiedzieć. Dobra, no wiem. Za dobrze chcę. Odrobina chaosu dobrze służy duszy. Chyba nie mojej, więc 2. Oczywiście, w sensie chaosu, jeżeli... kurczę, no musi być jakaś przeszkoda w życiu, bo tak to jest nudno i... A przeszkoda to chaos i właśnie pokonywanie tych przeszkód, tego chaosu sprawia, że jesteśmy od siebie różni, że możemy się jakoś wyróżnić i że to wszystko jest takie ciekawe. Mam problem z dawaniem piątki, bo dla mnie piątka to już tak skrajnie, wiesz, zero-jedynkowo, że jestem taki, a... Czwórek dużo dałem. Czuję spokój. Czyli jak czujesz spokój, to dajesz na piątkę, że bardzo czujesz spokój, no. Tak? Okay. Spokój dam, że czuję na 4. A na przykład trochę bym miał mindfuck, czy ja mam ocenić poziom swojego spokoju, nie? Czy wiesz, czy jak bardzo czuję spokój, czy poziom mojego spokoju teraz? Od 1 do 5. Myślę, że ludzie nie chcą sobie sprawiać przykrości. Właśnie niestety ludzie chcą sobie sprawiać przykrość z tego, co się obserwuje na świecie. W komentarzach, nie? W polityce, wszędzie. W radiu, jak słyszę te rzeczy wszystkie. Myślę, że to zależy. Dlatego 3. Nie ma nic przyjemniejszego niż zobaczyć, że komuś jest gorzej, nie? Tak. W naszym społeczeństwie. Mogę liczyć na ludzi, którzy o mnie zadbają. Zdecydowanie tak. Mamy tutaj dobry vibe. Świat jest bezpieczny. Jakie pytanie w ogóle, wiesz, aktualnie to co się dzieje, nie? Zależy gdzie. Tutaj w Polsce jest okej, okay, ale trzeba być czujnym, dlatego 3. Raczej nie jest. Wydaje mi się, że ludziom, których poznaję, można ufać. Znowu 3, zależy. Nigdy tak nie mam. Muszę się nauczyć człowieka. Ale wolę bardziej optymistycznie spojrzeć niż pesymistycznie na nowe poznane na nowo poznane osoby i tam zawsze jakaś ciutka na początku jest. Czuję się sexy. Na piątkę. 4. Na redukcji lepiej, na masie mniej, ale ogólnie chyba nam, że tak. Zależy od dnia, powiem wam, ale 3 sexy? Kurczę, no. Kurczę, odkąd nie patrzę się tak na siebie chyba, jak... Chyba nie o to chodzi. Tak często, tam na 3, bo nie postrzegam się w ten sposób. Uważam, że lepiej kochać i stracić, niż nigdy nie zaznać tego uczucia, to na pewno. Zgadzam się. Zawsze jak stracisz, to możesz zyskać je ponownie i będziesz silniejszy, no. Rozwiniesz się jako osoba. Taka strata zbuduje cię. Raczej rzadkie są takie miłości na całe życie, od pierwszego poznania kogoś. Ej, a na przykład jak jedziecie autem i wpadacie w poślizg i macie wybór zabić małego kotka na drodze, czy osobę nietrzeźwą, która się zatacza, to kogo byście poświęcili? Nietrzeźwą. Nietrzeźwą? Kota. Ja chyba bym kota poświęcił, a człowieka bym zostawił, bo jest możliwość, że on ma udar, a nie, że jest nietrzeźwy. A ja powiedziałem osobę zataczającą się, a nie nietrzeźwą. Osobę nietrzeźwą, która się zatacza. Osobę nietrzeźwą, która się zatacza. Cieszę się pełnią życia, tyle co potrzebuję, tak. No myślę, że tak. Nie wiem, mnie tam cieszą treningi i rozwój dzika i życie w ekipie fajnej. Ale może, nie wiem, gdzieś wypadałoby pojechać sobie częściej, coś świecić, nie wiem. Dlatego taka 4. Związki przynoszą mi satysfakcję. Kurczę, jakie związki? Nie wiem, czy związki miłosne, czy jakie związki?
muszę sam wiedzieć jakie. Więc poznawanie nowych ludzi jest spoko, bo możesz cię często zainspirować, poczuć takie uderzenie na przykład do działania, jak to są osoby z tego środowiska. A satysfakcja ze związku z Kają na przykład, czy mam to satysfakcja, no to po prostu jest takie zadowolenie, szczęście. A czy ty czujesz satysfakcję, że no jest to jakaś satysfakcja, ale nie myślę tego, nie definiuję tego tylko przez to słowo. Czy lubię łączyć ludzi? Chyba nie, nie, nigdy nie, nie. Nie lubię łączyć ludzi. Kurczę, że to jest moja misja, łączenie ludzi. Myślę, że kiedyś bardziej, a teraz tak na trzy, jeżeli już jest jakiś konflikt. Lubię, jak ludzie sami się poznają, ale nie jestem z tych, co jakoś pchają innych do siebie. Moja zdolność do leczenia własnych ran pozwala mi pomagać innym. Zdolność do leczenia ran własnych pomagać innym. O, to jest dobre. To uważam, że jestem dobry w tym? No myślę, że tak, że jeżeli jesteś się w stanie podnieść po jakichś porażkach, no to też to może być inspirujące dla innych, ale daję trzy, a nie więcej z tego względu, że to nie jest jakaś, nie widzę, że to jest u mnie jakaś definiująca rola. Źródłem moich sukcesów jest wsparcie duchowości. Ostatnio też sobie tam rozmawialiśmy dużo o firmie i był temat tej duchowości. No. Wiesz, że ten taki nasz mental, żeby pchać ten kamień firmowy, no, i tak dalej. I tu mógłbym dać jeden, ale jednak my taką tą swoją, tą wiesz, misję gdzieś zaliczyliśmy też do tej naszej takiej duchowości, no, w sumie, więc tutaj daję 5. Nie, ja myślałem, że zaczniesz o kosmitach mówić, bo to jest teraz popularny temat. Dobrze, że o tym. Raczej nie. Wkręcam sobie różne rzeczy też. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, więc dam 3. Zmiana sposobu myślenia zmienia mój sposób życia. Zmiana sposobu... Nie, nie, nie. Jestem stały w moim postrzeganiu świata od dawna. To chyba mogę dać zdecydowanie, że tak. I standardowo staramy się myśleć. Często gdzieś się pojawia, rzeczy zaczynają się zmieniać. Co to kurwa? Hogwarts Legacy? Kurwa? Czasami coś może się zmienić. Ale homora. Dam 4. Nie, nie, nie. Jestem tym typem z boku, który raczej patrzy i się śmieje, niż żebym coś ingerował. Wydaje mi się, że wszystko i wszyscy są we wszechświecie połączeni. No kurwa, no jak ktoś fizykę akceptuje, no to chyba tak. Wydaje mi się, że wszystko i wszyscy są we wszechświecie połączeni. Kurczę, nie wiem. No kurwa, no jak ktoś fizykę akceptuje, no to chyba tak. A ja myślę, że tak. Ale każdy człowiek wychodzi od grupy 1000 osób, które kiedyś żyły w Afryce. Jesteśmy podobni. Lubię zmieniać sytuację? Nie. Raczej nie, ale z drugiej strony lubię progres, czyli lubię zmieniać sytuację. Ale nie szukam wrażeń, widzicie. Dlatego 3. W dzieciństwie ignorowano mnie lub raniono. Sorry, że cię biłem. Czyli ignorowano? Jak potrzebowałem uwagi, to miałem ją, ale nigdy nie byłem jakimś atencyjnym. No nie, nie, nie. Nie ignorowano mnie i nie raniono. Ja nie mogę tak powiedzieć, bo jest raniono. To raczej mnie nie raniono. Życie to seria zawodów. Nie, tam pesymistyczne takie. Nie musi być seria. Nie zgadzam się. Boję się tych przygładzeń. Ja jestem władzą. Raczej nie. Ludzie przychodzą do mnie porady. Czy tak przychodzą? One na naszych kanałach, tych, gdzie trenujemy, odpowiadamy na pytania, ale czy to jest jakoś tak, że... No przychodzą ludzie, no. Pytają się o trening siłowy. Pracowałem prawie 10 lat jako trener, więc chyba wypada mi dać 5. Porady? Zdarza się, że przyjdą do mnie. Mam cechy przywódcze, raczej nie. Jakby tak obiektywnie spojrzeć, no to można by było mi tam jakieś przypisać, no. Skromne 4. Oj, to jest właśnie mój największy problem w naszym egzystowaniu, czyli my poza tym, że mamy YouTube i firmę, jesteśmy też szefami. To jest przejebana sprawa. Totalnie nie jestem na miejscu, żeby kierować ludźmi. Mam cechy przywódcze, raczej nie. Lubię przywodzić. Kurczę. No właśnie, kolejny raz, nie? Raczej jestem zadaniowcem niż, że ja rozdaję te zadania innym. Lubię to konsultować generalnie, ale po konsultacjach. A fajne, bo mam cechy przywódcze oddzielili od... Od ludzi coś tam pytają mnie o rady, nie? Że nie jest to jedno i to samo. Dobrze sobie radzę z dopasowywaniem umiejętności innych do zadań. No nie, pewnie nie. Myślę, że spoko. Dajemy radę tutaj. Albo dam, że 2, bo to już takie trochę miększe. Bardziej miękkie, nie mówi się miększe, nie? Bardziej miękkie. Staram się rozwiązywać sprawy z korzyścią dla wszystkich. O! To jest to.
Tak daje. Zachowuje odpowiednią perspektywę, starając się patrzeć długofalowo. Zdecydowanie się zgadzam. Tak, na tym polega trening, realizacja. Szukam rzeczywistości skrywanej w iluzjach? Raczej nie. To ja szukam. Filozoficzne jakieś takie, nie wiem, za bardzo. Och, kurwa, to nie. Znowu taka trochę duchowość. Staram się zachowywać bezstronność. No raczej tak. To tak. Jak sytuacja tego wymaga, to tak. Liczy się dla mnie zachowanie niezależności, na pewno, 5. Niezależności, no liczy się. Czuję pobudzenie. Tak, szybiłem energolę. Zależy kiedy, ale często zamulam. Kurwa, pobudzenie? Raczej nie. Dam 2, może 3. Czy czeka na mnie gdzieś tam lepszy świat? Na pewno nie, tu jest git. A lepszy świat chodzi o to po śmierci, czy po prostu w przyszłości? Jak myślicie, czy czeka na mnie lepszy świat? Po śmierci? To raczej nie. No kurczę, no jest jednak spojrzenie takie bardziej optymistyczne, ale no spokojnie. Jest dobrze, szukam lepszego otoczenia. Lepszy świat. Chciałbym bardzo. Lepszy miałby być. No umierasz to, i co, niebo? Co byś się zanudził na śmierć tym lepszym? Jakby było takie wszystko idealne i tak dalej. Kurwa, takie pierdolenie o lepszym świecie. Właśnie co, chciałbyś mieć świat bez wyzwań? Leżenie do góry brzuchem i, no i jedzenie poleżał? Czekolady? 2 dni byś poleżał i kurwa już kaplica. No. Ja pierdolę. Myślę, że szukanie czegoś jest równie ważne jak znajdowanie. Zdecydowanie tak, to jest ten rozwój. Tak, że właśnie ta droga jest ważniejsza niż jak już to znalazłeś, to już jest po fanie. No, tak, jest coś w tym. Nie pozwalam, by strach powstrzymywał mnie przed zrobieniem tego, co trzeba. Chciałbym, ale powstrzymuję. Nie pozwalam, no tak na 4. Więc dam 2. Nie zawsze, ale zdarzy się, że nie zrobię czegoś z tego powodu. Nie umiem stać z boku i ignorować niesprawiedliwości. To na pewno. Ale z drugiej strony przed chwilą dałem to pomieszane, ale... Coraz mniej. Kiedyś dałbym 5, a teraz dam 3. Czy jestem w stanie osiągnąć swoje cele przy pomocy dyscypliny? To jest fajne. Jak najbardziej. No nie mam całkowitej kontroli, ale tak. No właśnie. Osiąganie celów, a dyscyplina to co innego. Można bez dyscypliny też osiągać cele. Jak trochę pomyślisz. Stawiam opór nieuprzejmym ludziom. Jaki opór? Raczej nie, ignoruję ich. Bezpośredni opór w stosunku do nich nie, ale mogę inny opór stawić swoimi działaniami. Dam 3. Ale dam 2, bo jakby dopięli swego, to w końcu bym to zrobił. Dyscyplina jest podstawą sukcesu w każdej dziedzinie. Zdecydowanie tak. Tak. Koniec. Finish. Dobra, jesteśmy po teście. I co, mówimy sobie. To co, zaczynamy od prawej? Twój dominujący archetyp osobowości niewiniątko. Jestem niewiniątkiem, panowie. Fajne te nazwy ogólnie. Jak usłyszycie moją, to jebniecie, nie? Ale to 73% pokazuje. 70% pełen miłości. 70% również mędrzec. Później dalej 63% biegun, magik, odkrywca, wojownik, niszczyciel 60%. Ile masz niewiniątka? Niszczyciel. Niewiniątka 73. I to jest u ciebie najwyższy procent? To jesteś mocno taki wypośrodkowany. Ja mam 90%. Ja 8,7 mam. 8,7, no. Najwięcej. Ponad wszystko cenię szczęście. A co masz najniżej? Poczekaj. Najmniej. Władcę. A kurwa, władcę masz najmniej? Monitor wziął najlepszy. Może udaje. No jak głupio, ja za monitor. Ja nie wiedziałem, że wszyscy tacy sami mają mieć. A tu zaraz oburzenie. Komunizm, było. Wszyscy takie same. Ja nawet palcem nie kiwnąłem, kurwa, milimetr, żeby kurwa lepszy był. Dawaj dalej. No rozjebało, że niewiniątko. Fajnie to brzmi. I mówi niewiniątko, ty. Faktycznie. Ja, to chodzi. Ty rozgryzłeś to teraz. To mi dali ten komputer, to nie ja. Czy wszystko się zgadza, Robin? No. Ponad wszystko cenię szczęście. No tak. Przedstawiciele tego archetypu pragną raju dla wszystkich, nawet swoich oponentów. Nie chodzi im więc tylko o siebie. Kierują mi dobre intencje. Tylko oni znają prawdę. Ten typ osobowości w każdej sytuacji szuka pozytywów i stara się mieć zrównoważone spojrzenie na życie. Chcę, żebyś nawet ty miał 300 Hz przy 27 calach od Asusa. Ale zobacz, mocne strony, komunikatywność. No. Ufność. Wątpliwość trochę. Trochę. Jak już robisz to, ale z tym, że się schylasz w dół.
Słabe strony. Chcesz... Naiwność i łatwowierność. Raczej nie. Pragnienie aprobaty. Potrzeba być, potrzeba być akceptowanym i uznawanym. No to, no to, 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 to każdy chyba potrzebuje, tak? Ty na pewno. Nie winiałbym. Słaba strona. Morda! Morda! Morda gnoje! Nie winiąc. Słuchać mnie. Władca na zero. Trudności z podejmowaniem decyzji. To prawda. No tam nakłamał. Ale jak trzeba porządne decyzje podjąć, to, to nie mam problemu z tym. Ale długo analizuję ogólnie jak podjęcie decyzji. To prawda. Wartości. Dobrze, no? Radość, spokój, prostota, etyka, obawy. To już takie głupoty. Obawy, bycie porzuconym, kara za zrobienie właściwego lub szkodliwego, praca, naturalna chęć do pomagania kolegom, niechęć wobec zawodów związanych z pełną monotonią, ciągłe dążenie do osiągania nowych celów i poszerzania horyzontów. I ostatnie, chyba przyjaźń. Chęć do pomagania, że może ci dać dążenie do przekładania innych nad siebie. Przyjaźń? Dążenie do przekładania innych nad siebie? Albo nie, że... Proszę siebie i swoich przekonań oraz skłonność do ich. Czasami... Mega, mi się podoba, bo robi się nic kurwa nie podoba w tym opisie. Nic nie zgadza, nie? Że lepszy monitor, żebyś ty mniej siedział przy kompie, o. Żebyś miał więcej czasu. Część się zgadza, część się nie zgadza. Tak, takie jest moje zdanie. Ty, a właśnie jakbyś mnie tak podsumować, to ile się zgadza, ile nie zgadza? Tak sobie powiedzmy, że co, ponad połowa myślisz się zgadza? Myślę, że ponad połowa się nie zgadza. Bo ja myślę, że się nie zgadza. Minę. No mocne strony komunikatywność. No ale może być, ale wiesz. No. To zależy od sytuacji. Zależy od sytuacji. To akurat nie, w jakim nie o to gronie chodzi. Osób i tak dalej. Ale tam były inne. To to akurat najmniejszy. A na przykład jak on ma niewiniątko i ktoś inny by miał niewiniątko, to opis niewiniątka jest już kopii w klej, czy trochę może się to różnić, jak myślicie? Nie wiem, nikt nie ma niewiniątka poza nim. Ja mam. Ta ufność. Ja mam bardzo nisko niewiniątko. Zaufanie do jakiegoś systemu, mocna strona, no chyba nie za bardzo właśnie. W szczególności do systemu. No, no ale system żywieniowy, treningowy, no to ufasz i ciśniesz o. Cały czas. Słabe regularnie. Strony, naiwność i łatwowierność. No nie jest łatwowierny. No nie. No. Ciężko cię przekonać. Jak na przykład wsadzimy ci do auta na trasę osoby, której nie znasz jeszcze, to kurwa wisi kurwa to powietrze ciężkie w twoim aucie. No tak. Kurwa na jak, przykład jak pierwsza trasa Zakrzewa. Nie, tam Zakrzewzowcom jedzie kurwa. Pamiętacie? Zakrzewzowcom jedzie i kurwa zamknął auto i odjechał. Niewiniątko pojechało samo. Pojechałem wtedy, nie? No z kimś, Błażejem. Kogo perfekcyjnie, kogo znasz już od 4 lat. To z kimś pojechałem, no to dziękujemy. No, a i jesteś tym altruistą dlatego, bo pojechałeś z kimś, a mogłeś odjechać sam i zostawić mi Zakrzewa i tą osobę i byśmy na przykład w 5 jechali. Albo pociągiem pojechali z nim, nie? Dobra, to dawaj połączaj. To ja top 1 mam błazen. Symbol osoby żyjącej tu i teraz, stanowiąc pulsujące centrum wszelkich imprez. Czyli nie zgadza się. Osoby wpisujące się w ten archetyp zachęcają wszystkich do luźnego podejścia i dobrej zabawy. Ale tu i teraz pasuje do ciebie. Pomagają innym odkryć beztroską, tak dziecinną stronę osobowości, pokazując, że warto łamać konwenanse, naginać zasady i być sobą. O, pyk, naginać ale zasad, proszę bardzo. Z tymi zachęcać do zabawy imprez to się nie zgadza, ale że jebać zasady to no. Się zgadza. Mhm. No. Mocne na strony. Na kuchni, polecamy na kuchni materiał, polecamy. Mocne tam. Strony, poczucie humoru. Poczucie humoru myślę, że właśnie wszyscy mamy spoko. YouTubersi, tak. Pokemon. Towarzyskość. Przyciągają ludzi z zaraźliwym entuzjazmem i pociągiem do towarzystwa rezerwacyjnych. To już raczej nie bardzo. Zdolność do rozwiązywania problemów. Nieszablonowe myślenie, kiedy muszą znaleźć rozwiązanie. No to ja lubię szukać rozwiązań właśnie i raczej drążę, jeżeli się czegoś nie da zrobić. Słabe strony. Zapędzanie się w żartach zbyt daleko może czasem być, że ale czasem, takie... czasem zranić ludzi, na których im zależy. Mogę powiedzieć czasem głupotę, myślę, że jest śmieszna i kogoś zrani. I jeszcze ta osoba cię nie zna na przykład. No. I ty jakiś żart taki robisz, że ona nie wie o tym no. I czuje się urażona na przykład. No może tak. Coś takiego kojarzy, że jakoś, tak, idziemy tak. Gdzieś, nie? Nie jakoś często, ale tak. No nie często, ale faktycznie no. Że ty z nami nie idziesz, Elo, na przykład. Potrafię tak poważnie powiedzieć, no. Nie? Nieodpowiedzialność.
wolą żyć na własnych warunkach, unikając zobowiązań. Nieodpowiedzialność jest 100% ja, nie 87%. Ich wahania nastroju też mogą być u mnie. Ich nastrój ciągle się zmienia, często okazują to innym w gwałtowny sposób. To już te gwałtowne sposoby raczej nie, ale mam tak, że zależy od nastroju jakby to, co robię. Wartości, pomysłowość, rozrywka, życie tu i teraz. Mhm. Okej, okay, może być. Obawy, nuda, rutyna, nieodpowiedniość. Zgadza się. Praca. Jako towarzyskie i otwarte osoby zawsze starają się podać innym pomocą dłoń. To w pracy tak nie mam. Że towarzyskie i otwarte w pracy to nie. Nie lubię żelaznej rutyny i procedur. Może kiedyś tak było, ale teraz wiemy, że coraz więcej procedur i rutyny jest potrzebne, żeby budować dużą firmę. Stale ulegają stresowi, gdy mierzą się z nawałem pracy. No to normalne, że stres jest, jak się dużo dzieje. Przyjaźń. Ich poczucie humoru może rozchmurzyć każdego, czyli jesteśmy youtuberami, to każdy ma, myślę, tą cechę u nas. Zawsze są chętni do działania, więc kumple mogą na nich liczyć w razie wszelkich przygód. Raczej myślę, że jestem osobą, co jak ktoś by chciał, żeby mu pomógł, to nawet tam kosztem jakieś, że to jest ryzykowne czy coś, to bym to zrobił. Mówiłeś procentowo właśnie? Pierwsze mam 87% błazen, no. Potem mam władcę 80% i odkrywcę 73%. Opiekun 70, sierota na końcu. No to nie, u ciebie kurczę lepiej niż u Robura, myślę. Tak, tak w 3/4 się zgadza. Nie? Powiedziałbym, że u Robura połowę, a u mnie 3/4, no. Dobrze cię rozpracował algorytm. Pierwsze miejsce 83% odkrywca. Dobra, no to odkrywca. Ludzie o osobowości w typie odkrywcy błyszczą, kiedy mogą dowiadywać się o nowych rzeczach i z nimi eksperymentować. Stojąc przed szansą wytyczenia niezbadanej ścieżki, zazwyczaj odpowiadają entuzjazmem i gotowością na wyzwania. Potrafią podążać własną drogą i inspirować innych do ruszenia w nieznane dzięki swej naturalnej niezależności, szczerości i ciekawości. Mocne strony. Dociekliwość. Uważnie przyglądają się otoczeniu, szukają sensu życia. Myślę, że spoko. Otwarty umysł. Potrafią spoglądać na życie z różnych perspektyw. Myślę, że spoko. I samoświadomość. Rozumieją wagę własnego życia i swoją wartość jako osoby. Myślę, że spoko. No pasuje odkrywca też ogólnie. Słabe strony. Oderwanie. Odkrywca może być zbyt autonomiczny i odrzucać wsparcie bliskich, co czasem spycha go w samotność. I oderwanie od rzeczywistości tu jeszcze. Bardziej mówić. Oderwanie od rzeczywistości, ale takie właśnie kurczę, czy ja odrzucam pomoc innych? Chyba nie powiedziałbym. Jesteś indywidualistą. No właśnie, ale ja bym tak się nie nazwał, bo ja wolę coś tworzyć wspólnie mimo wszystko. Zawsze jak na podwórku budowaliśmy szałas, to wolałem z kimś, a nie sam. Budowaliście szałasy? Nie lubiłem czegoś takiego, że sam mam szałas budować. Kurwa, tyle tych szałasów robiliśmy. Że jeden bambusy robił. Nie robiliście szałasów? Cały czas. Kurwa, wszędzie na rekonstrukcję szałasy. Szło się na 1 sierpnia, a bambusy tam rosły. No, braliśmy te bambusy. A mieliście patyki? U nas się jeszcze rzucało patyki. No patyk, mieliśmy tak, też patyki. Podrzucasz chłopcze. Mieliśmy też patyki. Mieliście to? I nie ja było mam wrażenie, fano. Że my mieliśmy mieszkanie. No. Ale szałasy na podwórku z kumplami, no nie robiliście? Kurwa, no to widzicie. Serio, nie? Kurwa, kabina u was, ty. Ale uwaga, słabe strony nadchodzi. Niezdecydowanie. Odkrywcą zdarza się przez całe życie bez konieczności wyboru między dwiema równoważnymi opcjami. I tutaj to niezdecydowanie myślę, że bardzo dobrze mnie zdiagnozowało, bo często za dużo analizuję i przez to jestem w krainie pośredniej. Jestem w czyśćcu, nie? A tak naprawdę jest często tak, że trzeba podjąć i tak jest pół na pół, tak, trzeba podjąć. Tak. I coraz mniej wydaje mi się, że taki jestem, ale nadal jestem, nie? I raczej staram się iść w tą stronę, żeby właśnie nie myśleć i coś zrobić, nie? To blokuje, zbyt analiza zbytnia analiza nie jest, możemy zabłądzić przez nią, a paradoksalnie myślisz, że się zastanawiasz, to myślisz, że robisz dobrze, bo grasz bezpiecznie i zbierasz więcej danych na dany temat, a to jest ten limit. Pasek się wypełnia i trzeba kliknąć w odpowiednim momencie przy tej analizie, nie? I podjąć decyzję. I ciągłe błądzenie jest w słabych stronach. Takie osoby mogą nigdy... Google Maps. Nigdy nie znaleźć wspólnoty, która ich zaakceptuje. To chyba chodzi o to, że łapie się osoba wielu rzeczy i przez to nie może się osadzić w jakiejś grupie. Być może ja miałem akurat takie oferta, że udało się znaleźć grupę, w której już trwamy długo, nie? Kocze, nie wiem, czy to jest potrzebne u ciebie, jeżeli jakby jesteś założycielem grupy. No ale to może jest słaba strona, nie? Że przez to, że błądzisz i tworzysz sobie tyle opcji. Grupę.
bo eksperymentujesz i przemielisz dużo opcji. W końcu trafisz na taką, która tobie najbardziej odpowiada. Jeżeli tobie najbardziej odpowiada, to zwiększasz szanse na bycie, powiedzmy, jakimś tam liderem, bo przemieliłeś dużo opcji i dostosowałeś swoje mocne strony do danej dziedziny, nie? Wartości, autentyczność, wolność, introspekcja, obawy, bycie uwiązanym do jednego miejsca lub rutyny. Właśnie kurwa nie. Właśnie tutaj mówiłem, jak nagrywaliśmy, że to raczej daje mi taką satysfakcję, ta rutyna, i nie chcę na przykład... To nie pasuje do odkrywcy, nie? Dlatego... No właśnie, nie? Po prostu narzuciło ci parę rzeczy. No. I w obawach jeszcze jest poczucie nudy. Też nie. Ostatnio mówię o tym. A chciałeś powiedzieć, że nie. Chciałem powiedzieć, że nie. Ale przypomniałem sobie, że pierdoliłem żale nudy, nie? Ale ogólnie, nie potrzebuję jakiś, nie wiem, że na kurwę, na koks, na dziwki. No to wiesz, że raczej wolę sobie na przykład pograć w gierkę, zrobić trening. I no co to jest nuda? Dla każdego nuda może być czymś innym, nie? No tak, a jeżeli teraz mówisz, że się nudzisz w chuj. No tak, pierdoliłem. By się zgadzał. Może mimo, że my myślimy, że się nie zgadza. Czaj. Nic się nie działo. Ale kolejna poszlaka jest, że test wie lepiej od nas. Praca. Lubią pracować samodzielnie i rzadko potrzebują wskazówek. To się nie zgodzę. Ja lubię właśnie rozkminiać problemy w grupie. Nie lubię samemu rozkminiać. Preferują zajęcia wymagające wyobraźni. No myślę, że tak. I zachowują uprzejme i wrażliwe podejście do kolegów. Myślę, że tak. Przyjaźń, stała gotowość do dzielenia się pozytywną energią. Spoko. I przyjaciel zawsze gotowy na przygodę. Przy takim na przygodę jestem zawsze gotowy, kurwa, no jest ta rutyna, która gdzieś tam cię więzi, nie? Jest praca, jest trening, ale trzeba masz to zrobić. Bardziej myślę od Sakara i Robura, że jesteś gotowy na przygodę. Że bardziej. Bardziej. No, może raczej tak. Miałbyś to ponad przeciętną. Na przykład ty ze mną pojechałeś na wymianę. No tak. Także chciałbyś coś zrobić. No to niech jedzie nowego, teraz. Niewiniątko się odezwało, bo go obraziłeś. A, jest zazdrosną cechę. Chciał, żeby mu wyszło to. Dobra. Wojownik, 77%. O, czekaj. Ja no. Wojownika miałem przedostatniego. Twórca 73%, pełen miłości 73%. Mędrzec 73%, niewiniątko 70%. To dużo. Burmistrz miał 70 coś. Magik 63%. Opiekun 60%, błazen 60%. Widzę cechę wspólną u siebie z tobą. Jaką? Ostatnią. Niszczyciel 47% i sierota mamy 30%. U mnie wyszło typ pełen siłowni, chciałem powiedzieć, kurwa. Spoko by było. Ale wyszło pełen miłości. Najniżej... Znowu coś takiego. Przecież w poprzednich testach też ci altruista wyszło, czy coś takiego. Najmniej mam sierotę i niszczyciela. To tak jak u was, nie? Te dwa. I sierotę mam w ogóle najmniej. Nie wiem czemu, ale mam tylko 20%. A ile masz owca niszczyciela? 47. Ja 60 mam niszczyciela, czyli... Uważajcie, bo mogę coś rozjebać. Moje top 3 to pełen miłości, twórca, mędrzec, odkrywca i wojownik też są wysoko. Reszta to już takie niższe procenty. No i co? Bezgranicznie cenią atrakcyjność, intymność i pracę zespołową. Na pewno nie. Szlachetnie, Michał, dawaj dalej. Promują radość i harmonię, gdy dążą do doświadczania i rozprzestrzeniania miłości. Na pewno nie. No sprawia to, że miłość staje się czymś więcej niż tylko uczucie czy stan umysłu. Jest sposobem na życie. Przecież ty jesteś na pewno ty. Nie. Ja mam przed oczami ciebie. Jak to... Mocne strony. Urok i atrakcyjność? Raczej nie. Nie, no dlaczego? Wyrozumiałość. Najwcześniej miałeś dziewczynę z nas. I no, tu jeszcze ja jest... Byłeś atrakcyjny. Byłeś. Wysoki, atletyczny, mężczyzna, o wąskiej talii, szerokich ramionach. Wiesz, bo jesteś skromny, ponieważ jesteś... Te cechy... pełen miłości! Kurwa, bo czekaj, Saker teraz siebie chwali, czytając to. I jego cecha zabrania mu chwalenia się. Tak, no. A on czyta same komplementy o sobie. Nie uważam tego za chwalenie. Po prostu nie uważam tego za mocną stronę. Ale szerzenie miłości, mądrość, przyjaźń to są dobre cechy. I ty mówisz, że nie, to po prostu przez swoją skromność. Nieprawda, po prostu uważam tego za mocną stronę, tylko inne mam mocne strony. Ale to też może być mocno. Nie uważam, że nie jestem atrakcyjny, ale nie uważam, że to jest jakaś moja mocna strona. Wyrozumiałość to pierwsza rzecz, z którą się zgodzę w sumie. Pasja, spoko. Też mogę się zgodzić, że jestem zaangażowany. Słabe strony, problem z samoidentyfikacją. Raczej nie mam takich problemów. Nie. Irracjonalność i że wybory dyktują emocje. Wiesz czemu nie? Sorry, że ci przerwę, bo zatrzymałeś się w czasie z modą. To jest najlepszy przykład, że... Nie masz problemów z samoidentyfikacją. No.
że cały czas, wiesz, chodzisz w tych, no jak, jak hip-hoper, no, to samo. Czarnoskóry z lat 2000? No, 92 tysiące. Chyba tak. I racjonalność tu jest w nawiasie, że wybory dyktują emocje i myślę, że mam z tym problem. To może być moja słaba strona. Staram się tak nie robić, ale na pewno bywa. Jeszcze raz powtórzysz. Że moje wybory dyktują emocje, że zdarza mi się to, nie? Łatwość do popadania w zazdrość, totalnie nie mam tego. No i teraz wartości. Piękno, miłość, wspólnotowość. Piękno, miłość, wspólnotowość. Kurwa, takie trochę o niczym te wartości. W sensie, dziwne, że nic... Bardzo dziwne. A może nie widzimy czegoś. To, co ty mówiłeś, że nie zastanawiamy się na co dzień i musimy to rozkminić. No nie są to moje wartości. Może najbliżej ta wspólnotowość, że lubię jakąś taką przynależność do grupy. No, ale, no, ale ja myślę, że to jest powiązane to jest z emocjonalnością, wrażliwością, z takim no, to jest dobra. Już łańcuch taki, nie? Że gdzieś tam to ci pasuje. Może nie jest to główna rzecz, nie? No, chyba tak. Może ci bliżej do tego niż nam. Obawy. Samotność, totalnie nie mam z tym problemu, więc to też nie pasuje. Bycie wykluczanym nigdy mi się chyba nie zdarzyło i nie jest to moją obawą. Brak emocjonalnego wpływu. Co to znaczy? I to obawa o ten brak, nie? Po raz kolejny mam tak, że totalnie nie pasuje mi to, nie? Praca. Próbują budować atmosferę współpracy. Spoko. To jest pierwsza taka totalnie moja rzecz. Tworzę ze współpracownikami autentyczne, przyjacielskie więzi. Panowie, możecie odpowiedzieć za mnie. Kiwnięcie jedno. I wiesz, wszyscy... Czaro się odwrócił, dobra, czyli nie do końca. Tak, tak. To, to jest najlepsze, że szef o coś pyta i po prostu głupio ci... Panowie! Dobra, kolejne. Potrafią pokonać każdą przeszkodę bezwzględnie skupiając się na zadaniu. Nie do końca. Ale bezwzględnie skupiać się na zadaniu raczej umiem. Ale żeby pokonać każdą przeszkodę... Czy jest ktoś, kto potrafi poczekać? Czy jest? Czy pokaż mi jedną osobę, która pokona każdą przeszkodę. Nie ma takiej osoby, kurwa. To jest założenia zjebane zdanie. Nie ma, nie ma. Założy się, że nie ma? Ale każdą jak matematycznie... Nie każdą. Ale czekaj, każdy, wiesz, jest co takie pojęcie jak nieskończoność? Każde? Nie ma. To jest pojęcie. Nie przekonasz się, nie masz osoby, ale... która ci każdą przeszkodę ja wiem, pokona. No bo ty możesz się starać pokonać każdą przeszkodę. Każde to dla ciebie nieskończoność. To zgadzam się. Ale myślenie tak, że możesz pokonać każdą jest bardzo dobre. No tak. W pracy zwłaszcza. Przyjaźń. Potrzeba możliwości mówienia o problemach. Raczej jestem zamknięty w sobie. Raczej nie jestem w stylu, że wiesz, że potrzebuję wygadać się. Skłonność do bezinteresowności, tak, i to jest mój problem. No i tyle. Zgadzasz, no. Także ale myślę, że u ciebie... najmniej trafione było u mnie ze wszystkich. Kurwa, nie, miał u ciebie tak, znaczy tak, u mnie numer jeden uważam, Pączek drugi. I tutaj u was nie wiem, czy u kogo bardziej, czy u ciebie, czy chyba u ciebie i... Na Robur miał więcej takich, że było takie, że nie wiadomo było co, więc u ciebie na trzecim bym dał, że takie 65% u ciebie, a ja nie uważam, że nie rozczytam. Na przykład jak ja tak patrzę, nie uważam, że mniej się u mnie zgadzało, czy mniej u Sakara, że raczej u was mam podobnie, u Robura bym się właśnie zastanawiał. U kogo jest podobnie, u żyjowcy? U nas trójki nie potrafi być tak, że dużo się nie zgadza na przykład, a bardziej u Robura. To co ja czytałem, u ciebie? Uważasz, że to się zgadza? Tak, no może nie te główne rzeczy, ale mniej więcej charakter okej, ci się pokrył z tym. Ale może, wiesz, może nie uznałbyś coś za najważniejsze w swoim charakterze, ale tak w dobrą stronę to szło. Nie, no Robura, tak, to szło w dobrą stronę, no. Tak jakby u Robura trochę no tak, no szło w dobrą stronę, ale z tych już punktów, wypunktowanie, to tak 30% mi się zgadzało mocno. Druga sprawa, ile nam się wydaje, że jest źle, a ile rzeczywiście jest źle. To już temat na, tak. Na pracę tutaj z osobą, która to się zajmuje takimi zapraszamy testami. Właśnie, mamy nadzieję, że nas ogląda psycholog. Fajnie, jakby nas ktoś podsumował no, i ocenił, co nam się wydawało, a co rzeczywiście. I jak ktoś zrobi taką zajebistą analizę, to tam wyślemy dodatkową jakąś rzecz. O, no to może to niech będzie konkurs. No to zróbmy, kur, i podbijmy stawkę. Bo robiłeś konkurs. No to wyślemy jeszcze batona. Za najlepszą analizę psychologiczną w komentarzu. Batony i będziecie mieli na wkład własne mieszkanie. Może ktoś się zajmuje zawodowo takimi analizami, ogląda nasz kanał, to on spojrzy z boku i więcej nas oglądał. Trochę większa rozkmina może z zewnątrz pójść, nie? No, ale spoko testy. I myślę, że najważniejsze jest to, że każdy ma co innego. Po raz kolejny. No. A teraz wyobraź sobie, że jest, siedzimy we czterech i każdy ma tą samą cechę. Nie siedzielibyśmy tutaj, bo na tym polega robienie projektów, że każdy musi być inny. No i to jest fajne zakończenie. To jest piękne, to jest piękne. Ja to doceniam, to jest piękne. No. Urokliwe.